Hej, hej, witajcie, ja jestem Kabelwaka i witam was w drugim odcinku Staropolskiej Wsi. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie generalnie oto tym ładnym samochodzikiem obejrzeć nowe nabytki, znaczy nowe maszyny, nie? Żeby kupić nowy ciąg, nie? Żeby się zdecydować i wybrać sobie coś fajnego. Jadę do handlarza, ma tam parę różnych ciekawych ciągników, może któreś wybiorę. Mam już jeden na oku w sumie tam. Więc bez zbędnego gadania, ja już tam jadę. A może się tak uda, że akurat coś kupię. No i idźcie się, Andrzej. Jadę do Zbycha, bo on tam ma trochę tych maszynek na sprzedaż. Remontuje też, naprawia i generalnie sprzedaje maszyny, no. Bardzo w porządku, handlarz więc raczej nie oszuka, więc akurat może i mam nadzieję, że kupię w sumie tam ciągnik, tak jak myślałem. Dobra, bokiem ciśnimy. Dobra, się nazywa Zbych Mech Skup Maszyn. Gorąco polecam firmę. Ja sobie może tutaj stanę. A widzę, że Zbycha nie ma, ale sobie chociaż poglądam maszynę. Widzę, że tutaj wystawił mi, żebym sobie mógł poglądać. Widzę tutaj już John Dilka z ogłoszenia. Widzę również Fiata. A oprócz tych dwóch maszyn widzę jeszcze Ursa 12, 14. I tym ciągnikiem byłbym chyba ba najbardziej zainteresowany w sumie. No i New Holland 8970. I pierwsze co, za moment wracam, tylko się muszę zapytać Zbycha, czy zostawił gdzieś kluczyki. Dobra, Zbychu mówi, że kluczyki generalnie zostawił w ciągnikach i mogę sobie normalnie odpalić się przejechać. Dobra, ładny New Holland. Okej, spróbujmy go odpalić. No, ładnie hula. Fajnie tu wszystko wygląda. Musisz mi akurat teraz przelatywać dziadu. No. Dobra. Przejedźmy się. Ojeju. Ale skrętność. Dobra, już dziękujemy panu. Bardzo. Za skrętność też podziękuję. Fajny ciągnik, ale skrętność to ma do dupy. Powiem tyle. Z jego już odrzucam. Odstawiam go na miejsce. Gaszę. No i podchodzimy do mojej perełeczki, którą raczej najprawdopodobniej zakupię. Dobra, spróbujmy go odpalić. No, ładny sprzęcik. Nie będę ukrywał. Ładnie tu wszystko wygląda. Zbychu mówił, że wyremontował silnik, że nowe uszczeleczki wszystkie są i wszystko ładnie. Węgielnówka. Widać, że taki czyściutki bardzo. Bardzo mi się podoba. I to jest chyba ten, który akurat bym wziął. Przejedźmy się nim. O, skrętność ma super. Fajnego ma. O, uera, mój samochód. Dobra, sprawdzimy na wstecznym. Jest super. Bardzo mi się podoba. Na razie najpewniej ten ciągnik wezmę. Na razie mi się ten najbardziej podoba. Ale oczywiście jeszcze nie skreślajmy innych, nie? Odpalmy sobie John Deere'a.
Posłuchajmy sobie jego, jak ładnie mruczy. A, wygląda też ładnie, bo też był remontowany. Były w nim jakieś awarie przeróżne, ale Zbychu wszystko się ładnie zaopiekował całym ciągnikiem i wszystko już hula. Skrętność też jest bardzo dobra. Wręcz w miejscu się obraca. Też ładny ciągnik. Też bardzo kusi, kurde, w sumie. Kurde, kusisz. Dziadu. Sprawdźmy Fiata. No, Fiat co prawda to... Nigdy mi się Fiaty nie podobały, ciągniki. Ale zobaczymy, jak to tam wygląda. Ale ładnie mruczy. Widzę, turbinka jest. No, no, nawet bym powiedział. Przejedźmy się nim. O Jezu, jak ryczy. Dobra, ja chyba sobie muszę pomyśleć samemu i dam wam znać co i jak, albo zobaczymy się po prostu za momencik. No, powiem tyle, że dokonałem zakupu ostatecznie. I mam nadzieję, że będzie maszynka służyć, no co mam powiedzieć, no. A zaraz zobaczycie, co zakupiłem. I myślę, że to będzie naprawdę sztosik. Do tego będzie można trochę większe maszynki sobie też później ufundować. Żeby dla nas praca szybciej szła i tak dalej, nie? Bo to jest bardzo ważne. A przy okazji też trzeba pół trochę dokupić. Mam akurat na tyle pieniążków. To czemu by nie? No jedź tym gratem. Wy lubicie, ale nie trąbić, teraz jest to potrąbię na ciebie, dziadu. Dobra, wjadę sobie na miejsce tego samochodu. Ładnie. Okej, okay. To za chwilę wracamy ponownie. Właśnie Zbychu mi przywiózł ciągniki. Tak. Nie powstrzymałem się, kupiłem również John Deere'a. Pięknego. No. No i oczywiście OC1214, o którym mówiłem, że to jest mój faworyt. Oczywiście go zakupiłem, bo byłbym głupi, gdybym tego nie zrobił. Dobra, ale sobie zjedziemy tym wszystkim. Dobra, pomalutku sobie wjedziemy. Cyk. No to Ursula, bo ten Johnny będzie sobie ciągać tutaj tą szczepę. A i tak, poprosiłem Zbycha też od razu, żeby mi założył osprzęt Natura. I Tura sobie dokupimy za jakiś czas do niego. Dobra, teraz zjeżdżamy Ursusem. Ach, sąsiady patrzą, że nowy Ursus na rejonie. Niech zazdroszczą. Jesteś ślepy i nie widzisz mnie? No i cyk, no i tak się oto prezentują dwa piękne nowe nabytki. Cyk. Dobra, ja tutaj pomogę Zbychowi wyjechać i zaraz wracam. Okej, Zbychu już sobie pojechał. Możemy chyba schować te maszynki, żeby nie stały na deszczu. Dobra, to jest teraz nowe miejsce
tego Ursusika. Dobra, wystarczy. Tutaj będzie miejsce John Deere i Git. Nie da się otworzyć szybek? No trochę kiepsko, no ale nie, a nie, chociaż maszyna spoko. Dobra, no maszyna nie daje rady, ale John Deere większy od Ursusa. I to troszkę dużo. John Deere to kawał byka jest. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem z zakupem jego, ale zobaczymy w czasie. No a teraz wam ślicznie dziękuję za uwagę. Także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też o taktycznym dzwoneczku. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć.